Witamy Ulę w Unix Studio w trzecim etapie konkursu Talent Obranie. Powiedz mi, Ula, jak oceniasz pierwszy i drugi etap konkursu? O kurczę, powiem wam, że pierwszy etap to był hardcore. Naprawdę to był hardcore. Dodawało się nagrania praktycznie codziennie. No potem już troszeczkę zeszło, bo już nie miałam nawet pomysłów. Więc staram się dodawać systematycznie, ale wiadomo jak jest. Drugi etap wspominam przyjemniej, tak mi się wydaje, bo wiecie, to czekanie na live'a i już sam live, to były takie emocje. Ja wiecie, przygotowanie od samego rana, światła, próby, to, żeby wszystko tak stykało, a i tak nigdy nic nie styka nam. No, wiecie jak to jest. No i co? No, tyle, no powiem wam, że super. Pierwszy etap, no wiadomo, ale drugi to, no i jeszcze jak się dowiedziało, że się wygrało tego live'a, to już w ogóle magia. No cóż za ekscytacja, już mi się to podoba. Ale powiedz mi jeszcze, jak czujesz się przed nagraniami, bo za chwilę wchodzisz do studia, nagrywasz cover. Jak się z tym czujesz? Znaczy ja lubię nagrywać w studiu, więc ja czuję głównie ekscytację i już bym tam chciała wejść i zacząć. Trochę się boję, że wiecie, że coś tam nie wyjdzie, coś tutaj ten, ale ja jestem dobrej myśli, w ogóle jestem optymistką, niepoprawną, także myślę, że będzie super. Okej, więc ja trzymam kciuki i co, życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo. Nie dziękuję. Nie wiem, chyba nie mam ulubionego jurora. Wszystkich, nie no, prawie wszystkich lubię. Zapomnij na sobie. I love you when you call me señorita. Na, Denidzia. Ulalala, tam jest, to jest super. Ulalala, krasulala. Jakoś tak to chyba. Witamy Michała, który przyjechał z Ulą. Michał wspiera Ulę i powiedz mi, jak długo ją wspierasz? Ulę wspieram już ogólnie w konkursie od samego początku, a tak muzycznie, no to Ulę wspieram już, mi się wydaje, czwarty rok. Poznaliśmy się w liceum i od tego momentu właśnie swoją osobowością zachwyciła mnie i swoim głosem i wtedy nasza przyjaźń się narodziła i jakby no od tego momentu trzymam za nią jak najmocniej kciuki i w każdym momencie staram się jej dać to oparcie. No i w sumie chciałem Uli powiedzieć tylko tyle, że trzymam za ciebie bardzo, bardzo mocno kciuki, tak jak wszyscy twoi przyjaciele i wszyscy cię kochamy, jesteś piękną osobą, masz piękny głos, piękną charyzmę, osobowość, także trzymamy za ciebie kciuki i będziesz super. Mua! Time, and yours to mine. So
Średnio z siebie zadowolona, ale usłyszałam bardzo dużo rad, to jest fajne, że oni tam siedzą i cały czas nam doradzają, także to jest najfajniejsze w tym wszystkim. Dużo dodaję, dużo się muszę nauczyć, jestem szczęśliwa, że tu jestem i co? I tyle. I to najważniejsze. I to najważniejsze. Gratulacje. Dzięki. Cześć kochani, tutaj Ula Kozielska, pozdrawiam serdecznie słuchaczy i czytelników Radia SK i zachęcam gorąco do głosowania na mnie.